Właśnie wchodzimy na 8 piętro ukraińskiego bloku. Klatki są dosyć szerokie. To są jakieś drzwi, które nie wiadomo dokąd prowadzą. Lepiej nie otwieraj, bo tam może ktoś jest zamknięty, słuchaj. Na spokój, na taki objazd dookoła. Właśnie dotarliśmy na miejsce. I wbrew pozorom, wbrew powszechnym stereotypom, jak na razie jest nasz dzień drugi na Ukrainie, licząc granicę, ponieważ granica to strefa w ogóle należąca do nikogo, niczego. Jest tutaj zupełnie inaczej niż w Polsce i czy na Ukrainie jesteśmy cali, zdrowi, wypoczęci to nie, bo spaliśmy ze 3 godziny. Ale jest dosyć dobrze, jest bosko naprawdę. A teraz idziemy coś zjeść. Z tyłu właśnie jest cerkiew. Nie wiem, czy będzie coś widać. Widać złote kopuły. Ale strasznie trzęsie, bo jedziemy po jakimś moście. I jedziemy do placu Sewczenki. Od rana próbujemy rozkminić tajemnicę, kim był Sewczenko. Już teraz wiemy, że był poetą. Ale nikt nie jest w stanie nam powiedzieć jego wiersza. Mam nadzieję, że kogoś wreszcie dorwiemy, kto nam wiersz opowie. Почему ще Львів називається Львів? Тому що був князь Данило Галицький, в нього був син Лев, і в честь свого сина він назвав місто. Ага. І куди ми можемо побачити Льви? В центрі міста бути. І в гербі є місто Лев? Там є. Львів в центрі міста. Окей, спасибо. Нема до чого. Teraz jesteśmy w restauracji Poza ta chata i jemy śmiesznie tani posiłek złożony z bardzo wielu dań. O, proszę zobaczyć, jak się je na Ukrainie. Oczywiście wybór jest większy. Nie trzeba sobie wybierać takich malutkich porcji. Można na przykład wybrać takie. To jest mój talerz i zapłaciłem bardzo mało za nie. Następnie mamy zamiar udać się pod pomnik Sewczenki i znaleźć kogoś, kto nam opowie, jeszcze raz, wyrecytuje wiersz Sewczenki. Znaleźliśmy najlepszą literatkę na świecie, która nam wyrecytuje wiersz Sewczenki, na który czekaliśmy od wczoraj. Przypominam, że Sewczenko jest to znany ukraiński poeta, który dorobił się własnego pomnika we Lwowie. Julia. Dumka. Nascho mnie czarne brovy? Нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі, дівочі? Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя? Нема долі. П'єкне. Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч уркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. 3 dzień w Lwowie, a 4 dzień na Ukrainie, licząc nasze granice. Jesteśmy jeszcze na Sikiewie i będziemy jechać do Lwowa głębiej. Dzisiaj zwiedzamy lochy i cmentarz Łyczakowski. A co cię Wolga, jak zobacz, kto tam stoi? Jesteśmy na osiedlu na Sikiewie. Możesz zobaczyć, jak na takim zwykłym osiedlu, jak tutaj piękne gatunki kobiet mieszkają. I co teraz na kobiety? Na twoje prawo. Dobra. Mieszkają bardzo ładne dziewczyny tutaj. To są rodowite Ukrainki. Prawdopodobnie ze Lwowa. Wy jesteście ze Lwowa? To są rodowite lwowiaczki. Możemy sobie z wami zrobić ujęcie. Proszę. O, i to są właśnie dziewczyny ze Lwowa. Wracamy do naszej grupy i idziemy na marszrutkę, która nas zabierze do centra. A to są rosyjskie papierosy, sobranie, dostępne tylko w Rosji i na Ukrainie i też w niektórych kioskach. Mam zamiar przywieźć to sobie jako suweniry. To jest towar iście luksusowy.
na stacjach benzynowych ich nie ma. Tylko w zobaczyć, w jaki sposób one się otwierają. Na kolana. Ale piękne. Zaraz skoczę, kupię takie białe. I jak one wyglądają? Uklęknijmy. Ale super, ja to jest towar typowo luksusowy. Black Russian. A jeszcze są sobranie cocktail i one są kolorowe, w różnych kolorach. Są jeszcze Pink Russian. Monice. Zapal? Monice. Suwenir. To będzie dla mnie prawdziwy suwenir. No, Natalka rzuca, to może niekoniecznie. Koniec. Jeszcze mam starą paczkę Dunhill, też towar luksusowy, kręć, ale one kręć, są tutaj podaję ognia. I teraz musisz opowiedzieć, co czujesz. Co pan czuje? Czuję. Trochę teraz jak Brad Pitt z tego, z przekrętu, nie z przekrętu, tak, z tego. Prawdziwy rosyjski duch we mnie. Czuję, że płynie we mnie słowiańska krew. Właśnie ją poczułem. Cały czas jedziemy marszrutką i mamy wysiąść pod Cerkwią Piotra i Pawła. Tak wygląda właśnie opłaty za bilet. Rozrzucone, nikt nie zabiera. Co najwyżej mogą spaść. W ogóle tutaj jest takie bardzo ciekawe zjawisko, że jak bardzo dużo osób wsiądzie do autobusu i ktoś wsiądzie tylnymi drzwiami, to osoby z tyłu podają pieniążki za opłatę. Nie ma żadnej kontroli biletów, nic takiego. Natomiast ludzie z tyłu podają pieniążki za opłatę. Dalej, po uiszczeniu opłaty, jeśli nie jest to odliczona kwota, poprzez takie passamano, czyli podanie przez jedna osoba, a podaje drugiej, te pieniążki wracają z powrotem do właściciela. Chodzi wam o pasy ruchu, czy o pasy do przejścia dla pieszych? Do przejścia. A tutaj nie ma przejść dla pieszych. Idziemy, przechodzimy do środka i zatrzymamy się przed ciężarówką. Ciężarówka się zatrzyma. Tramwaje czy nie jadą. Tak się właśnie przechodzi to przez jezdnię. No i mamy Piotra i Pawła. Jeden jest po jednej stronie, drugi jest po drugiej stronie. By flying lead, you'd better close your eyes.